Ready? Poprawiamy się. Ja się też poprawię. Dubla nie robimy, to jesteśmy już teraz taśmę profesjonalną, poprosimy. Witamy Was, moi drodzy, serdecznie, jak zawsze z Warszawy, z Konstruktorskiej 5, z budynku Toyoty. Dzisiaj ponownie skład dostawczy, czyli Tomek Suliga, człowiek odpowiedzialny za naszą dywizję samochodów dostawczych, dzisiaj u mnie na dywaniku w Q&A-ach, a to dlatego, że jesteśmy świeżo po brukselskim evencie, spotkaniu z naszą całą wierchuszką, ale oprócz tej wierchuszki mieliśmy też pokazane wiele nowości, nowych modeli, w tym także zupełnie nowy samochód dostawczy z rodziny ProAce'ów. No i teraz trochę dzisiaj o tym porozmawiamy, Tomku, bo temat już w Brukseli nam podkreślano, że europejsko ważny, bo uporządkujmy, mamy generalnie zmiany bieżące, nazwijmy to takie faceliftingowe w całej gamie dotychczasowych ProAce'ów, tych małych i tych średnich. No i to jest unikalna sytuacja. I to jest unikalna chyba sytuacja, prawda? A dlaczego unikalna? Ano dlatego, że wymienimy w zasadzie wszystkie istniejące modele w naszej gamie, plus dodamy jeden, o którym mówiliśmy ostatnio. No dobrze, to tak jednym zdaniem, co się zmienia w tych modelach, które już znamy, czyli ProAce City, te małe i średnie? No, generalnie samochody zostaną upiększone od strony wizualnej, natomiast od strony tej najbardziej istotnej z punktu widzenia klienta, czyli parametrów, tutaj wszystko pozostaje bez zmian, czyli na bardzo wysokim, konkurencyjnym poziomie. Czyli ma być po prostu przyjemniej dla oka. Tak. I wygodniej w kabinie kierowcy. Przyjemniej dla oka, ale właśnie, przede wszystkim wygodniej z punktu widzenia użytkownika, dzięki nowym ekranom, które się pojawiają, nowym kształtom deski rozdzielczej, troszkę dodatkowych elementów, jeśli chodzi o opcje, pakiety, tak więc to się wewnątrz zmieni. Bo to jest ciekawe, bo z reguły jak ja oglądam faceliftingi samochodów osobowych, to we wnętrzu następuje tak, inna gałeczka, jakiś inny kolorek gdzieś tam, troszkę inna tapicerka, no może inny kształt detali na kierownicy i to jest wszystko. A tu spojrzałem do środka tych samochodów, troszkę te projekcje bieżące kojarzę, bo tam czasem wsiadam w te samochody i było zupełnie inaczej. Poprzednio mały ekranik włożony w deskę rozdzielczą, w kokpit, teraz duży, wystający, taki jak w osobówkach. Tak jest. Tak samo się zmieniają zegary przed kierowcą, no dużo, dużo zmian, zupełnie inny jakby odlew tej deski. Zdecydowanie są to zmiany na plus. Wymienione przez ciebie duże ekrany, one oczywiście będą też bardzo dobrze współpracowały z kierowcą, mają informować kierowcę o wszystkich najważniejszych parametrach dotyczących samochodu, ale też nie da się ukryć, poprawiają, tak jak powiedziałeś wcześniej, ten taki aspekt wizualny. W tym samochodzie jest po prostu przyjemniej z punktu widzenia kierowcy i to jest też ważne, bo jednak auta dostawcze, o czym mówiliśmy ostatnio, to auta, w których spędza się dużo czasu, dużo godzin, czasami podczas jazdy, więc ważne, aby to wnętrze było nie tylko funkcjonalne, ale też i przyjemne. No powiem Wam, że Tomek wielokrotnie w poprzednich miesiącach, to ostatni rok mniej więcej, mówił, no powinniśmy mieć dużego dostawczaka, nie mamy w Toyocie dużego dostawczaka, tracimy rynek. Ja się cieszę, że on sobie włosów nie powyrywał, sporo ich jeszcze ma. Ale teraz chyba macie, tak? Z tego co zauważyłem, to ty jesteś uśmiechnięty, bardziej wyluzowany, bo też takie auto się pojawiło. Po pierwsze powiedz mi, co to za samochód, a po drugie powiedz mi, dlaczego ty się cieszysz, że on będzie w gamie. Ja się aż tak na tych dostawczakach nie znam. Cieszę się dlatego, Robert, bo czekaliśmy na to od początku startu programu, czyli od 16 roku i tak naprawdę już wtedy o to zabiegaliśmy. Dlaczego? No bo wiedzieliśmy, że to jest najbardziej lukratywna część rynku. Tego typu samochody stanowią połowę rynku polskiego. A czekaj, bo jak ja widziałem, taki był wyświetlany slajd w Brukseli, jak nam prezentowano te samochody. I tam inne dane ci pokazali. No, mi pokazali tak, mniej więcej 30% plus minus to są te małe, cały rynek europejski. Tak. 30% to jest ten średni ProAce. No i 30% ten duży, ten Max, jak wspomniałeś, który wjeżdża, tak? Tak to faktycznie wygląda w większości krajów Europy, szczególnie Europy Zachodniej. Natomiast Europa Centralna i Europa Wschodnia pod tym względem są trochę inne. Czyli tu u nas jest ten duży 50, tak? U nas w Polsce zawsze lubimy mieć więcej, nawet kiedy nie do końca potrzebujemy mieć więcej. Okej, czyli dla ciebie to jest, jak to się ładnie mówi, ciekawa przestrzeń biznesowa. Biznesowa, a nawet bardziej bym powiedział załadunkowa i użytkowa. Co to jest za samochód? To dawaj, w telegraficznym skrócie, to, że jest większy, to wiemy, ale co to nam daje? Przede wszystkim jest to samochód doskonale znany naszym polskim klientom, no bo tak jak powiedzieliśmy ostatnio, współpracujemy z grupą Stellantis, więc ten samochód do niedawna też z innym znaczkiem, ale był liderem rynku polskiego przez bardzo długi okres, więc na pewno samym produktem spośród innych marek aż tak bardzo wyróżniać się nie będziemy, ale też nie musimy, bo tak jak powiedziałem, produkt jest bardzo dobry, chcemy znaleźć inne rozwiązania, aby klientów pozyskiwać i tutaj wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Czyli co, wpinasz ten samochód w sieć
Professional, sieć Toyoty, tą nowobudowaną, serwisową i obsługi, wpinasz w gwarancję. Nie tylko wpinamy ten samochód w sieć Professional, ale chcemy też samą sieć Professional rozbudowywać. Mhm. I to jest jakby też bardzo ważne, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, że z punktu widzenia klienta auta dostawczego, szczególnie tego typu, ważny jest serwis. Mhm. Ważna jest sprawność tego serwisu i tak dalej, i tak dalej. Więc wprowadzenie kolejnych obiektów tego typu spowoduje, że będziemy jeszcze bliżej klienta i będziemy mogli jeszcze więcej tym klientom zaoferować. Okej, bo to jest duże auto, tam w tą przestrzeń załadunkową, bo z przodu mamy jeden rząd, prawda, kierowca i dwie osoby. To zależy, ile rzędów chcemy mieć, bo tutaj wariacji tego modelu będzie bardzo dużo. No ja się na tym do końca nie znam, to opowiadam. Więc oczywiście począwszy od najbardziej popularnego zapewne furgona, tak jak powiedziałeś, jednorzędowego. No z taką zabudową mi się kojarzy tego typu duże samochody. Tak, ale będą też samochody brygadowe, czyli auta dwurzędowe plus przestrzeń ładunkowa. Będą także auta już po konwersjach, które będą przyjeżdżały do nas prosto z fabryki. Są to samochody typu skrzynia, są to auta typu wywrotka, otwierane na jedną, Zaczyna się na poważnie. Zaczyna się na poważnie, tak można powiedzieć. Będą też samochody, które bardzo dobrze pasują do dalszych konwersji typu zabudowa, typu rama, na której możemy postawić czy to kontener, czy jakąś lekką skrzynię, czy inne bardziej skomplikowane zabudowy. Jak ciebie znam, to ty już masz cały pakiet przygotowany takich ofert zabudowych do tych, zabudowy do tych samochodów. Mieliśmy to już dawno temu przygotowane, a teraz będziemy mogli już o tym opowiedzieć. Okej, to jeszcze też uporządkujmy, jak mamy, że tak powiem, wymiarowość tego samochodu, bo są pewnie różne rozstawy osi, różne długości. Tak. Jak to tutaj wygląda przy Maxie? Auta będą dostępne w dwóch rodzajach rozstawu osi. Dodatkowo będą dostępne trzy rodzaje długości, a także trzy rodzaje wysokości. Okej. Ogólnie ten samochód jest bardzo dobrze dostosowany do potrzeb rynku HDV, a te potrzeby, tak jak mówiłem sobie poprzednio, są dosyć proste. Auto ma być takim trochę jeżdżącym magazynem na kołach. Najlepiej, gdyby było najbardziej kanciaste. Wszystko po to, aby w tym samochodzie jak najwięcej rzeczy zmieścić. No i dokładnie taki jest Prius Max. Okej, a z punktu widzenia kierowcy rozumiem, że liczymy na to, co jest obecnie w tak zwanym mainstreamie tego typu samochodów, czyli po pierwsze znowu te ekrany, do których wracamy, po drugie multimedia, po trzecie łączność z telefonem, po czwarte wygoda pracy samego kierowcy, prawda? Bo to już jest chyba ważne, bo z tego auta to się raczej za często nie wysiada. Tak, oczywiście, stąd jakby też możliwość dostosowywania tego wnętrza, tak jak powiedzieliśmy, też będzie możliwa, chociaż ona też nie musi być nie wiadomo jak skomplikowana, bo o tym też mówiliśmy ostatnio. Będą dostępne dwie wersje. Dla tych klientów, którzy potrzebują takiego bardzo podstawowego narzędzia, będzie dostępna wersja Active. Dla tych, którzy oczekują więcej, a tych jest coraz więcej w Polsce, co ciekawe, czyli coraz więcej sprzedajemy lepiej wyposażonych aut dostawczych, też mamy taką wersję, która będzie dostępna. Fajnie, że pojawi się taki duży Prius Max, ale ja ci powiem tak od serca, no z Priusami średnimi czy małymi to już mamy jakieś tam doświadczenie, 6 lat na rynku, tak? W Polsce te samochody są, a tu masz zupełnie nowe auto, to jak ty chcesz przekonać tych, którzy do tej pory korzystali z takiego samego samochodu z innym znaczkiem, żeby zmienili znaczek? Robert, już nam się to dwukrotnie udało na rynku polskim, bo i w przypadku Priusa City, gdzie jesteśmy liderem nieprzerwanie od 24 miesięcy, to jest lepszy dowód na to, że da się to zrobić i potrafimy to zrobić. Ale to chyba nie samym samochodem. Nie samym samochodem, oczywiście, że nie. Natomiast co jest najważniejsze? Oczywiście. Pewnie też, ale nie uważam, że akurat ten aspekt jest najważniejszy. Przede wszystkim chcemy zaoferować sieć profesjonalistów, zarówno w sprzedaży, jak i w serwisie, do obsługi tych samochodów, szeroko pojętej. Chcemy zaoferować... Czyli siła marki wchodzi, tak, w grę? Chcemy zaoferować trzyletnią gwarancję, która znowu świetnie się sprawdziła w modelu City i w średnim Priusie. I chcemy zaoferować bardzo wysokiej klasy zabudowy, dodatkowo wspierane systemem dystrybucji, który jest bardzo wygodny z punktu widzenia. Czyli ten centralny, taki jak mamy przy Priusie City czy przy średnim. A i właśnie, w tej gwarancji trzyletniej mamy także tą opcję dużego przebiegu, bo normalnie w zwykłych Toyotach osobowych mamy 3 lata lub 100 tysięcy. Tu mamy auto dostawcze pracujące non-stop i ty masz do tej pory w tych mniejszych modelach gwarancję 3 lata lub 1 000 000 kilometrów. To Prius Max? Oczywiście będzie dokładnie tak samo, czyli ten przebieg będzie znacząco dłuższy. Czyli można zrobić kilkaset tysięcy i złapać się w 3 latach gwarancji. Tak jest. Takie jest założenie tej gwarancji. Brzmi to fair. Ona będzie miała ten dodatkowy przebieg, znaczy to albo to oczywiście 3 lata, albo 1 000 000. Tak.
Czyli tak jak przy prolisach mniejszych, tutaj też będziemy mieli zaplecze przebiegowe. Ta sama gwarancja, która chroni samochód, będzie chroniła zabudowę. Tak sobie miło o tych prolisach rozmawiamy, Tomku, ale ja dostaję pytania i o średniego, i o tego nowego prolisa Maxa. Pytania pod hasłem, czy będzie 4x4 napęd? Będzie 4x4 napęd. Zaczniemy wprowadzanie tego typu napędu od Proace'a City, a także Proace'a średniego. Mhm. I to się wydarzy już w roku przyszłym. Będzie dostępny taki napęd w połączeniu początkowo ze skrzynią manualną. Mhm. W przypadku Proace'a Maxa wydarzy się to od roku 2025. Okej. Okay. I to jest nasza inicjatywa? To jest nasza inicjatywa, tak, twoja? Moja, ale też jakby Toyota Motor Europe wprowadza tego typu rozwiązanie. Początkowo nie chcieliśmy z tego korzystać przy pierwszych generacjach City i Proace'a, nie do końca widząc potrzebę rynkową. No to zawsze ty nie byłeś takim liderem, jak z reguły jesteś, kiedy wychodzisz na forum europejskim, mówisz, tak, będziemy testować u siebie sieć Professional, damy wam dobre doświadczenia i złe, żebyście u was potem to wprowadzali na innych rynkach lepiej. A tu nie? Wprowadzamy odpowiednie samochody w chwili, kiedy pojawia się zapotrzebowanie na rynku na nie. Parafrazując słowa naszego prezesa. Zaczęło się. Czyli pojawiło się zapotrzebowanie. No ja przynajmniej sporo pytań dostałem dotyczących właśnie napędu 4x4. To przy kamperze między innymi wyniknęło. Jak zaczęliśmy troszeczkę pokazywać i opowiadać kampera na średnim Proace'ie, to zwrotnie bardzo często pojawiało się pytanie, a 4x4 będzie? No to słyszycie. Będzie. Na początku z manualem, potem rozumiem, że z automatem też się da, tak? Mam nadzieję, że tak będzie. I będzie kosztował furmankę pieniędzy. Pewnie tak. Ceny dokładne pewnie dopiero pojawią się w 2024 wraz z... Bo to jest jakaś znowu też przeróbka, tak? To nie jest... Tak, to też nie jest żadna tajemnica. Mhm. Firma Dangel, która dostarcza tego typu rozwiązania nie tylko dla jakby marki Toyota, ale też dla kilku innych. Mhm. Bardzo doświadczona, funkcjonująca od kilkudziesięciu lat. Będzie realizowała tę konwersję. Czyli będzie konwersja po prostu na napęd 4x4, a przy okazji jeszcze możemy sobie zażyczyć w teamie Tomka i u naszych dealerów zabudowę taką czy siaką, czy owaką, tak, do tego auta. Nam pokazano podczas Kęszyki w Brukseli centralnie jeden taki samochód. Kiedy Proace'ów Max możemy się spodziewać w salonach Toyoty w Polsce? Produkcja rusza w lipcu przyszłego roku. Mhm. Pierwszych dostaw spodziewamy się w okolicach września. Mhm. 2024. Jeszcze chwila jest. Natomiast już bardzo mocno wyczekujemy tego momentu. Mhm. I chcemy rozpocząć sprzedaż tego samochodu, bardziej przyjmowanie zamówień na ten samochód od kwietnia. Od kwietnia. Tak. To jeszcze jedno pytanie, bo to jest większy gabaryt niż ten klasyczny średni Proace. Tak. Ty w tym roku ćwiczyłeś zabudowę kamperową na średnim Proace'ie. Tu się też pojawi, tu większe możliwości są na tym dużym, taka zabudowa? Zdecydowanie większe możliwości, zresztą platforma, o której mówimy, jest jednym z najchętniej wybieranym samochodów do przeróbki typu camper w Europie. W zasadzie 1/3 samochodów typu camper po Europie to właśnie jest zbudowana na bazie tego, takiego pojazdu, czy bardzo podobnego. Mhm. Więc oczywiście chcemy także wprowadzić tego typu zabudowę, natomiast to się raczej wydarzy w roku nie wcześniej niż 2026. Okej, czyli na razie, jeżeli ktoś myśli o kamperze, to raczej bazuje na naszych doświadczeniach i ofercie tej, która jest dla średniego Proace'a przygotowana. Tak, ale oczywiście zrobimy wszystko, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. Jasne. Kochani, jak zawsze, jeżeli macie jakieś pytania do nas dotyczące chociażby rynku samochodów dostawczych, ale także inne pytania dotyczące Toyoty czy Lexusa w Polsce, no to jesteśmy otwarci. Z chęcią zmierzymy się z tymi pytaniami, postaramy się na nie odpowiedzieć. Ja Tomka znowu za jakiś czas regularnie zaproszę tutaj przed kamery po to, żeby go wypytać. Będą jeszcze okazje związane z samochodami, z całym rynkiem aut dostawczych, bo szykują nam się też pewne zmiany w Hiluxie, w naszym pick-upie, więc pewnie z tematyką dostawczych niedługo wrócimy. Ja was natomiast bardzo namawiam do tego, żebyście wszelkie swoje pytania wrzucali pod materiał wideo. A my przy tworzeniu kolejnych odcinków także będziemy do tych pytań sięgali, czy to z Tomkiem, czy to z Maśkiem, czy z zaproszonymi gośćmi. Póki co dziękujemy wam za wytrwałość i uwagę. Kłaniamy się nisko. Do widzenia. Dziękuję.